Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki, a dziś w rozmowie moim i Państwa gościem będzie Pan Piotr Kuczyński. Dzień dobry, witam Panie Piotrze. Dzień dobry Państwu. Rozmowa nagrywana 15 kwietnia, ale Wy ją, drodzy widzowie, oglądacie 16 kwietnia i tutaj dwie duże okazje. Pierwsza, największa. Panie Piotrze, najlepsze życzenia z okazji urodzin. Dziękuję bardzo. I druga, przy okazji 33. urodziny obchodzi Giełda Papierów Wartościowych, a w zasadzie to 33 lata temu, dokładnie 16 kwietnia, odbyła się pierwsza sesja na warszawskim parkiecie. Czy pan jeszcze pamięta, jak to wtedy wyglądało, jak dużo się w tym czasie zmieniło? Pamiętam, że miałem urodziny i pamiętam, że pierwsza sesja była rzeczywiście 16 kwietnia, ale pierwszej sesji nie pamiętam, bo ja niestety, to z przykrością mówię, włączyłem się w obieg giełdowo-rynkowy dopiero 2 lata później, dopiero we wrześniu 93 roku, kiedy to na pierwszym swoim zakupie, a to pamiętam, akcję Sokołowa, straciłem 700 zł i stwierdziłem, że o, to nie to tak, że kupisz i będzie ci rosło, trzeba zacząć studiować, zastanawiać się i coś więcej wiedzieć o giełdach. No i od tego czasu zaczęła się epopea giełdy GPW i moje z nią połączenie. No, w tamtych czasach to nie było zbyt dużego wyboru tych akcji na giełdzie nie było zbyt wiele. Nie to co teraz na parkiecie głównym na New Connect mamy prawie 900 spółek i w sumie to ciężko dobrze wybrać, chciałoby się powiedzieć. No tak, wtedy było 5 spółek. Ja pamiętam, jak zlecenia się składało w ten sposób, byłem Białym Domu. Państwo na pewno już nie wiecie, co to jest. To Biały Dom to na skrzyżowaniu Jerozolimskich, Marszałkowskiej, siedziba Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No i tam po przełomie oczywiście została pozbawiona partia tej siedziby i tam się odbywały notowania i stał tłum, stał telewizor, tam się wyświetlały te notowania i siedział człowiek z telefonem, do którego się krzyczało, co chce się kupić lub sprzedać. Naprawdę pionierskie czasy. To były czasy. Dziś z kolei inwestować może każdy i w zasadzie wszędzie, z racji tego, że dostęp do aplikacji, do biur domów maklerskich, do kont różnych brokerów można mieć. Wystarczy dostęp do internetu i czy to w tramwaju, czy nawet w samochodzie, nie ma z tym żadnego problemu. Panie Piotrze, dużo się na rynku dzieje. Od naszej ostatniej rozmowy też sporo wydarzeń. Niektóre można było przewidzieć, inne niekoniecznie. Może rozpocznijmy naszą rozmowę od tych najgorętszych wydarzeń na Bliskim Wschodzie. W weekend ostrzał, co prawda nieudany, ale jednak próba miała miejsce Izraela ze strony Iranu. Prośba o komentarz tych zdarzeń. Czy Pana zdaniem to wszystko, co już się wydarzyło, to będzie całość tych działań wojennych, czy może mamy się bać eskalacji, czy w ogóle mamy się czego bać? No, myślę, że na razie wszyscy trzymają kciuki za to, żeby to było chwilowo tyle, chwilowo, na razie, bo ja nie wierzę, że to był totalny koniec, absolutnie w to nie wierzę. Bliski Wschód to są współczesne Bałkany, można powiedzieć. Pamiętacie Państwo z historii oczywiście, pierwsza wojna światowa, kocioł bałkański. No paranoja. No i to jest tam nie dokładnie to samo, ale tam się też tak kotłuje. Oczywiście zaczął, to nie ukrywajmy, bo to nie ma co ukrywać, zaczął Izrael oczywiście. Na przykład on zabijał naukowców irańskich na ziemi irańskiej, tych naukowców, którzy zajmowali się bombą atomową. Przedtem, kilka tygodni temu to było, jak zbombardował konsulat, no to prawda, Izrael nie twierdzi, że to on, ale wszyscy wiedzą, kto to zrobił. Konsulat Iranu w Damaszku, w Syrii, czyli zaatakował w obcym państwie placówkę dyplomatyczną. Co prawda tam byli generałowie, których chciał zabić i którym się udało ich zabić. Generałowie Al-Quds, czyli takiej gwardii irańskiej, która odpowiada w sumie za wiele ataków na Izrael przez jego proxy, jego tych współdziałające organizacje, czyli Hezbollah, Hamas, Houthi. To wszystko jest częściowo powiązane z Iranem. No i to jest straszliwy naprawdę kocioł. No a Iran po tym zbombardowaniu tego konsulatu musiał odpowiedzieć. To wszyscy wiedzieli, wszyscy znawcy Bliskiego Wschodu mówią, że Iran po prostu nie miał wyjścia, bo inaczej by utracił twarz.
a na Bliskim Wschodzie i w ogóle na Dalekim Wschodzie również utrata twarzy to jest najgorsze, co człowieka czy rząd może spotkać. W związku z tym Iran musiał odpowiedzieć. No i odpowiedział w ten sposób, że wiadomo było, że żadnych wielkiego dramatu nie będzie, tylko będzie wielkie widowisko, bo jeżeli 300 dronów, rakiet i innych leci sobie przez kilka godzin z Iranu do Izraela, dając się strącać przez Amerykanów, Anglików, chyba i Francuzów nawet, nad terytorium innych krajów, Syrii, Jordanii, no to to jest oczywiście widowisko, tylko nic poważnego, taka jest prawda. No ale atak był, bezpośredni atak na Izrael innego państwa. Dlatego też gabinet wojenny Izraela rozważał, czy odpowiedzieć, czy nie odpowiedzieć, bo prezydent Biden bardzo prosił Izrael, premiera Netanyahu, żeby nie odpowiadali, żeby uznali tak jak Irańczycy, którzy powiedzieli, że atakowaliśmy, dla nas to już jest koniec. Tak oświadczyli oni w ONZ-cie. No, Izrael ponoć podjął decyzję, że będzie jakaś odpowiedź. No ale w tej chwili czytałem, no bo to się zmienia godzinę czy 2 godziny temu, że jednak pewno ulegną prośbom Bidena i nie odpowiedzą. No, według mnie to odpowiedzą, tylko dużo później na przykład i w sposób, który będą chcieli uznać za właściwą odpowiedź. No ale na razie wydaje się, że to tyle. O tak można powiedzieć. Tylko nie łudźmy się, tam to z nami zostanie, bo jeżeli Izrael kiedyś znowu odpowie, znowu w jakiś sposób, którego Iran nie będzie mógł puścić płazem, no, a Iran na przykład zablokuje cieśninę Ormus, no to może być bardzo niewesoło, bardzo niewesoło. No, nie mnóżmy tych przewidywań, bo one wszystkie, które się nasuwają, są naprawdę dość dramatyczne, jeżeli chodzi o tamten zakątek świata. Nie wierzę w to, co niektórzy nasi dziennikarze, nawet znani, opowiadają o III wojnie światowej. To oczywista bzdura według mnie. To jest straszenie ludzi, zupełnie niepotrzebne. Więc tego nie będzie, ale to, że tam może świat zapłonąć, tam, co by wystrzeliło na przykład cenę ropy gdzieś tam w niebiosa, no i to by uderzyło oczywiście w państwa naszej cywilizacji, no bo to są jednak różne cywilizacje, no to jest niestety prawdopodobne i nigdy nie będziemy wiedzieli, czy to się teraz stanie, czy za chwilę. Na razie jest spokój, co widać na rynkach. Indeksy odbijają, dolar nieco się osłabia, złoto co prawda drożeje, ale nie tak szaleńczo jak drożało w piątek. Nawiasem mówiąc, w piątek to było zadziwiające, bo złoto drożało naprawdę znacznie, dobrze ponad 2400, już chyba 2500 prawie dotykało, po czym dokonało zwrotu gwałtownego i zakończyło spadkiem o 1,2%. Taka była realizacja zysków. Jeszcze bardziej spektakularne było to na srebrze, bo srebro podczas sesji drożało o ponad 5%. Ponad 5%. Uderzając w rekord wszechczasu gdzieś tam w okolicach $30 za uncję. No a skończyło jak? No praktycznie neutralnie. Czyli całe te 5% zostało wymazane. Więc pamiętajcie Państwo, że tego typu wydarzenia właśnie spotykają się z takimi dziwnymi ruchami. No i jedyny, kto może być z tego zadowolony, to day trader, prawda? No właśnie, panie Piotrze, a propos złota, bo pamiętam, że przy okazji ostatniej naszej też rozmowy zadałem takie bezpośrednie w sumie pytanie, w co pan inwestuje albo jakie aktywa są tutaj przez pana brane pod uwagę i właśnie tam złoto się pojawiło, złoto się bardzo umocniło w ostatnich miesiącach i tutaj już nawet nie mówmy o tych ruchach z ostatnich dni, bo one w zasadzie w całości zostały przygaszone. Chodzi tak, kurs na poziomie 2350 $50 za uncję, jeszcze kilka miesięcy temu był takim marzeniem, chciałoby się powiedzieć, inwestorów. Czy ta spekulacja miała bezpośredni związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie i czego możemy oczekiwać w przyszłości, jeżeli chodzi właśnie o ten drogocenny kruszec? Więc według mnie, może od tyłu, ja od wielu, wielu, wielu lat, naprawdę wielu lat, tak patrzyłem, to chyba z 9-10 lat temu już zacząłem to mówić, że 10 do 15% płynnych aktywów warto trzymać w fizycznym złocie, nie papierowym, tylko fizycznym złocie. Dlaczego? No, na wypadek tego, że jak coś się zawali totalnie na rynkach finansowych,
a to jest możliwe, to wtedy fizycznego złota nie będzie można po prostu dostać, nie będzie można kupić. No i wtedy to jego wartość tej uncji może się zwielokrotnić. Nie myślałem o tym, że to będzie w ten sposób wyglądało od tej strony, którą teraz oglądamy. Teraz przejdę do tego, dlaczego tak to wygląda. I muszę powiedzieć, że mówiłem zresztą, że jeżeli ktoś kupi to złoto, żeby nie liczył, że na miesiąc, czy dwa, czy rok będzie na nim zarabiał, bo to jest tak zwana no, bezpieczna kasa, bezpieczny zasób, który w razie czego będzie czymś bardzo trwałym. No i muszę powiedzieć, że jak patrzę w tej chwili na ten swój zakup sprzed chyba 9 lat mniej więcej, no to nie jest to super zysk, no ale te 110% to też jest coś, w złotych licząc. To też jest coś, więc całkiem niezły wynik, gdyby nawet liczyć na czysto inwestycyjne podejście. No a dlaczego teraz to złoto tak wystrzeliło? Złoto przez 3 lata walczyło z poziomem 2070 dolarów za uncję. Walczyło, pojrzyjcie Państwo na wykres, to zobaczycie, dochodziło i zawracało, dochodziło, zawracało. To jest, nie wiem, z 5 razy tak było. 3 na pewno, a być może po drodze były nawet jakieś tam wyskoki. Tak, ja właśnie wyświetlam ten wykres naszym widzom. Tak. W związku z tym, jak już to przebiło, no to ja od razu mówiłem, jak przebije, to ruszy. No i rzeczywiście ruszyło. I to nie chodziło o Bliski Wschód. Oczywiście łatwe uzasadnienie jest takie, że no Bliski Wschód. Dla mnie jest to mylenie przyczynowości z korelacją, ale okej, niech i tak będzie. Prawda jest taka, że na rynkach finansowych fundusze, zarządzający funduszami zaczęli mówić, no fajnie, no sztuczna inteligencja, okej, na niej da się jeszcze zrobić przez wiele lat na pewno, no ale chwilowo to jest już tak przegrzany temat, że może trzeba szukać czegoś nowego. I zaczęli szukać czegoś nowego. Co to coś nowego to były surowce i rynki rozwijające się. Goldman Sachs już kilka tygodni temu mówił, że na surowcach w tym roku będzie 15%. Okazało się, że na złocie było błyskawicznie 15%. Nie to, że w tym roku. No ale fakt, że ruszyło złoto, ruszyło srebro, ruszyła miedź, ruszyła ropa, prawda? W związku z tym rzeczywiście surowce, rynki rozwijające się też w zasadzie tak, widać już jakieś początki na kontynentalnych Chinach, jeżeli chodzi o Shanghai Composite, tam jest sygnał kupna. Jeżeli chodzi o Hang Seng, tam jeszcze go nie ma, jest atakowany ciągle górne ograniczenie kanału trendu spadkowego, ale lada dzień powinno być. Wiele się mówi o tym, że warto by było może powoli rezygnować z bardzo drogich Indii na rzecz bardzo tanich Chin, a w Chinach spółki ze sztuczną inteligencją są straszliwie niedowartościowane, straszliwie w porównaniu do odpowiedników amerykańskich. Inaczej mówiąc, złoto, bo od tego pan zaczął, złoto zaczęło drożeć na fali tego szukania nowych aktywów, na których można zarobić. No i jak widać rzeczywiście dało się na niej już w tej chwili zarobić i myślę, że to może być jeszcze nie koniec. Oczywiście, natomiast możemy skupić się jeszcze na chwilę na Stanach Zjednoczonych. Giełda na Wall Street cały czas mocna, choć pierwsze oznaki słabości widzimy. Druga świeca tygodniowa, czerwona za nami. Nie są duże spadki. W ubiegłym tygodniu S&P stracił 1,5%, tydzień wcześniej 1% mniej więcej. Natomiast wspomina Pan też o tym dostrzeganiu przez inwestorów rynku chińskiego, a nie mamy na świecie nieograniczonej ilości kapitału. No i jednak kapitał prędzej czy później będzie musiał migrować. Raczej to nie będzie tak, że wszystko wszędzie będzie drożało. Odczyt mamy też inflacyjny w Stanach Zjednoczonych, nieco powyżej konsensusu rynkowego. Według danych, nieco odłożona w czasie, może być pierwsza obniżka stóp procentowych. Prośba o komentarz też sytuacji na Wall Street i sytuacji na rynku. Tam na Wall Street rzeczywiście sytuacja jest bardzo, bardzo interesująca. Ja nawet niedawno mówiłem, wspominałem opowieści Agaty Christie. No, dla mnie, ja pamiętam z dawnych lat, no, ta powieść nazywała się 10 murzynków, no, ale teraz to oczywiście niepoprawne politycznie, w związku z tym nazywa się i nie został już nikt. Chyba tak się nazywa, jest tytuł.
chodziło o wyliczankę. I wybaczcie Państwo, jesteście bardzo uczuleni na poprawność polityczną, że będę mówił, jak to wyglądało, dlaczego to było tych 10 murzynków. Chodziło o to, że była jakaś wyliczanka amerykańska i po kolei każdy murzynek ginął i w końcu 10 murzynków zginęło. I tak mniej więcej rozwijała się powieść Agaty Christie. No, a tutaj jest to samo z podwyżkami, pamiętacie, obniżkami stóp. Pamiętacie Państwo, na początku roku i w końcu zeszłego roku mówiło się 6, a może nawet 7 obniżek stóp. No fajnie, poczekaliśmy miesiąc, dwa, nie, 6, 7 to nie, może 3, 4. Poczekaliśmy znowu miesiąc, dwa, teraz już jesteśmy w kwietniu, mówi się, no może 2, a może tylko 1 obniżka stóp, a Larry Summers mówi, a może w przyszłym roku będą musieli je podnieść znowu. Także jak widzi Pan, to zmieniają się poglądy bardzo szybko, a giełda nie reagowała. Teraz jakąś tam próbę korekcyjną rzeczywiście widać, to o czym Pan powiedział. Linia trendu na S&P 500 jest złamana, aczkolwiek to na razie to jest nic. To jest nic, bo wie pan, no w dalszym ciągu działa zasada FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli obawa przed tym, że pociąg nam ucieknie, a my do niego nie wsiedliśmy, prawda? I to jak tylko coś spadnie, to natychmiast rzucają się i kupują. To już parę razy żeśmy to widzieli. Spadek i następnego dnia duży wzrost. Spadek, następnego dnia duży wzrost. No i tak to na razie trwa, ten casino crowd, jak też nazywa to Bloomberg, czyli tłum kasynowy prawdziwych hazardzistów, bo dla mnie spekulant nie jest obraźliwy. Dla mnie każdy zakup jest po to, żeby zyskać, a zakup, żeby zyskać, to jest spekulacja, tylko dla mnie to nie jest brzydkie słowo. Hazardzista to jest brzydkie słowo. W związku z tym rzeczywiście ten tłum hazardzistów natychmiast kupuje i bardzo trudno doczekać się na sensowniejszą korektę, a ona by się przydała temu rynkowi, zdecydowanie by się przydała. Myśmy w Xelionie liczyli, że w pierwszym kwartale ją zobaczymy, nie zobaczyliśmy. Właśnie Casino Crowd i FOMO podziałało i nie dało się wypracować korekty. Teraz kwiecień jest zazwyczaj bardzo dobry dla akcji, między innymi dlatego, a może przede wszystkim dlatego, że w kwietniu jest sezon raportów kwartalnych amerykańskich spółek. Zaczęło się od piątku, gdzie podawały trzy duże banki, chyba City, Wells Fargo i JP Morgan chyba. No tak czy inaczej, wyniki były bardzo mieszane. Zadowolenie inwestorów nie było duże, delikatnie mówiąc. Nie było duże, a szczególnie to się złożyło z tym czekaniem na odpowiedź Iranu i wszystko się posypało. Dzisiaj też już chyba Goldman Sachs podał wyniki. Na razie to nic wielkiego się nie dzieje, bo jeszcze chyba 18, chyba w czwartek Netflix publikuje, a tak naprawdę spółki, na które wszyscy czekają, te z tej wspaniałej siódemki Nasdaqa będą publikowały w przyszłym tygodniu. No i to będzie najważniejszy ten tydzień z punktu widzenia publikacji raportów kwartalnych spółek. A to, na które wszyscy czekają, naprawdę wszyscy, to Nvidia, czyli ci, którzy dostarczają, produkują płyty graficzne wykorzystywane do sztucznej inteligencji, tak generalnie rzecz biorąc, bardzo ogólnie. Oni zawsze publikują dużo później, miesiąc później będą publikowali dopiero 22 maja. W związku z tym jest na co czekać. No i zobaczymy, czy jak zwykle sezon raportów kwartalnych podtrzyma hossę na Wall Street, czy nie. No jak powiedziałem, statystycznie kwiecień zazwyczaj jest dobry dla akcji. To, że tam, jak pan powiedział, 2 tygodnie niewielkich spadków indeksów, na razie niczego nie, to o niczym nie przesądzę. Jasne. Teraz taki mały przerywnik, drodzy widzowie. Ja wam tutaj pokazuję, po pierwsze, kanał na YouTubie Dom Inwestycyjny Xelion. I tutaj szczególnie zachęcam w czwartki, co tydzień o godzinie 10 właśnie pan Piotr Kuczyński występuje w programie Inwestycyjne Czwartki Xelion, gdzie także wy możecie zadawać pytania. I piątek, tu Kompari Grinki, Kompas Kuczyńskiego. Zapraszam również na program, który co piątek o godzinie 10 w telewizji Kompari, w telewizji biznesowej się odbywa. Natomiast przechodzimy do kolejnego pytania. Wspomniał Pan już o rynku w Stanach Zjednoczonych, to może pora na nasze małe giełdziątko też, z racji oczywiście dużo niższej kapitalizacji poszczególnych spółek. Ostatnio sporo się działo, ale nawet nie w kontekście ogólnego obrazu rynku, ale po pierwsze,
Kwestia LPP, kwestia dużych oskarżeń, które spowodowały 35% spadek na akcjach. Kwestia energetyki, tu z kolei słowa polityków sprawiły, że energetyka zanurkowała, bo oddaliła się perspektywa na B. Prośba o komentarz sytuacji na naszej polskiej giełdzie papierów wartościowych. Jeżeli chodzi o LPP, to ja zdecydowanie broniłem tej spółki. Zdecydowanie uważałem, że ten Hindenburg Research, bo to chyba tak się nazywała ta firma, która strzeliła tym raportem, strzelił tym razem, bo to zazwyczaj dobrze strzela, kulą w płot. Poza tym od strony etycznej bardzo mi się to nie podobało. Wiem, że niektórzy znani celebrycy, inwestorzy bardzo chwalą ten ruch i mówią, że o co mi w ogóle chodzi, ale mnie się to nie podobało. Jeżeli robisz raport, a wcześniej otwierasz krótkie pozycje, to mnie to śmierdzi manipulacją rynkiem i tyle. I dla mnie, ja pozostanę przy tym swoim boomerskim podejściu do rynków finansowych, mówiąc, że mnie się to nie podoba. Co innego, gdyby oni zrobili taki raport, opublikowali i dla dobra sprawy, whistleblower, tak, czyli sygnalista, pokazali, co się dzieje, proszę bardzo. Ale tak, to mnie się to bardzo nie podobało. Może przede wszystkim dlatego broniłem LPP, a potem wyjaśnienia zarządu i prezesa mnie osobiście przekonały i myślę, że ci, którzy sprzedawali na minus 40, bo nawet takie były momentami, były spadki, to nie będę mówił na temat tego, co ja o nich myślę. O, tak powiem delikatnie. Podobno, bo dowiadywałem się od swoich kolegów, którzy bliżej są funduszy inwestycyjnych, że to fundusze, które inwestują ESG, prawda? Czyli to wiecie państwo, środowisko społeczne i governance, czyli to właściwe zarządzanie spółką. Te trzy czynniki mają największe znaczenie dla tych funduszy i to podobno one wywalały akcje, bo z Rosją zaczęło LPP się zadawało. Ja od razu twierdziłem, to jest błąd, że to będą pokarani bardzo. No i widać, że są pokarani. Co prawda, jeżeli coś straci 40% od góry, czyli do 60% wartości, to musi zdrożeć o blisko ile? Z 60 i 30, 40, ponad 60%. Żeby no 60 kilka procent, tak. Do poprzedniej ceny. W związku z tym to tak szybko nie idzie, ale jak widać dzielnie LPP odrabia stracone pole i tyle. No cóż, to był efekt zewnętrzny, nie nasz własny. Gorzej było z panią, ona jest pani profesor chyba Czarnecka się nazywa, tak? Tak. No, profesor Ministerstwa Przemysłu, które jako jedyne ministerstwo jest poza Warszawą, jest w Katowicach. No i to, co ona powiedziała, doprowadziło do... Tak słusznie pan powiedział, w zasadzie wykluczyła NABE, czyli tą Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego, której spółki energetyczne zostają pozbawione kopalni węgla. Te kopalnie węgla są przesunięte do tego NABE, no i okej, no to wszyscy byli zachwyceni. A pani minister raczyła powiedzieć, że spółki węglowe będą przypisane do spółek energetycznych, co spowodowało paniczną ucieczkę. Po czym wyszedł minister Budka, minister aktywów państwowych, powiedział, że nie, no to jeszcze rozważamy, to wcale tak niekoniecznie musi być. Ja mówiłem od razu, że jak będziecie, bo ja nie jestem w rządzie przecież, jak będziecie tak rządzić, no to naprawdę nie będzie to fajne. No bo wydawałoby się, że trzeba dogadać się i nie można takich rzeczy opowiadać w trakcie w zasadzie sesji, nie przed sesją, bo to był wywiad dla gazety udzielony. Ale mimo wszystko no, trzeba się zastanowić nad tym, co się mówi, nad reperkusjami, nad tym, jak będzie to odebrane. To niestety zarówno zarządów Prawa i Sprawiedliwości, jak i obecnej koalicji, jak i poprzedniej koalicji, przed prawem, niestety to się ciągle politykom zdarza i to trzeba piętnować, bo tak nie powinno to wyglądać. No to jeżeli chodzi o energetykę, zobaczymy, co oni w końcu wymyślą. Jasne. A jeżeli chodzi o taki ogólny obraz naszej polskiej giełdy, WIG20 zawrócił z okolicy 2530.
No i zbliża się maj, a znamy to powiedzenie wszyscy, sell in May and go away. No i co w tym roku się w maju wydarzy, jak pan uważa? Czy rzeczywiście jest się czego bać? Sell in May and go away, rzeczywiście jest to amerykańskie powiedzenie. Sprzedaj w maju i uciekaj, można było po polsku powiedzieć, przy czym ono się nie zawsze sprawdza. Państwo by tak popatrzyli sobie na ileś tam dziesiątków lat do tyłu, to nie wiem, czy nie jest to 50 na 50, nie wiem, nie liczyłem, żeby była jasna sprawa, ale pamiętam, że nie zawsze się to sprawdza, nie należy za bardzo się tym przejmować. Jedno jest pewne, przydałaby się korekta, czy ona będzie w kwietniu, czy w maju, czy w czerwcu, ona by się bardzo przydała. No wtedy trochę tej byczej krwi zostałoby wylane, no i później można było łatwiej, spokojniej znowu rosnąć. Dlaczego rosnąć? Dlatego, że ja uważam, że WIG20 ma, jeżeli nas nie uderzy coś z zewnątrz, geopolityka, Bliski Wschód, stagflacja w Stanach, bo to są takie zagrożenia powoli gdzieś tam się pojawiające, więc jeżeli tam to się nie pojawi, nie uderzy nas z zewnątrz, to ja zakładam, że możemy w tym roku zobaczyć na WIG-u 20. Ja rzadko mówię o poziomach, bardzo rzadko, bo wiem, tylko człowiek się na śmieszność tylko naraża, bo prawie na pewno się pomyli. Ale zakładam, że do 3000 WIG-20 może dociągnąć w tym roku, a najbliższy opór jest dopiero 2650 ze stycznia 2018 roku. Tak, szczyt sprzed no, ponad 6 czy około 6 lat. Natomiast to ja podpytam, bo mówi pan o tej byczej krwi, o upuszczeniu części tej byczej krwi, to jak korekta, to do jakiego poziomu? Czy będziemy tutaj mówić o dołkach z powiedzmy marca w okolicach 2300, czy może pokusimy się nawet o niecałe 2200, kiedy byliśmy na końcu tej korekty z początku 2024 roku w połowie stycznia? Nie pan, to jest zgaduj zgadula, absolutnie zgaduj zgadula. Nie będę, tutaj nie będę rzucał, dlatego że korekta ma to do siebie, że w każdej chwili może się, w sekundzie może się zakończyć. Mało tego, jeżeli ja dobrze kombinuję, a zakładam, że kombinuję dobrze, że właśnie to szukanie nowych rynków, rynki rozwijające się, surowce, będzie coraz bardziej nabierało na sile na rynkach międzynarodowych funduszy, no to niech proszę zobaczyć, jeżeli fundusz zagraniczny wymienia walutę jakąś, dolary, euro, franki, cokolwiek, na złotego i później kupuje akcje i ciągnie indeksy ceny akcji do góry, umacniając jednocześnie złotego, to jak wychodzi, to zarabia dwa razy, prawda? Zarabia na kursie walutowym i zarabia na akcjach. Naprawdę potężna przynęta, potężna, a fundamenty przemawiają za Polską, bo w tym roku to PKB powinno wzrosnąć o więcej niż 3,5%, niektórzy mówią nawet, że ponad 4%, no ja taki optymista nie jestem, ale 3,5% to według mnie minimum. Popyt wewnętrzny jest potężny, bo ceny, bo wynagrodzenia mocno wzrosły i jeszcze w lipcu wzrosną dodatkowo płace te minimalne, bo one wzrosły w styczniu do 4,2, a do 4300 od 1 lipca będzie 20% od zeszłego roku, plus 20% dla budżetówki, plus 30% dla nauczycieli. To wszystko pcha płace do góry całej reszcie, nie o 20%, ale jednak pcha w górę i ten popyt wewnętrzny też pomaga we wzroście PKB. Inaczej mówiąc, fundamenty przemawiają za gospodarką polską, czyli za polskimi akcjami również i za polskim złotym, czyli budowana jest potężna przynęta na rynki, na inwestorów zagranicznych. A w związku z tym, ja już wiele razy tu widziałem, zazwyczaj to tak się zaczyna, zanim oni dojdą do wniosku, że już tylko jedziemy do góry i tak szaleńczo, żebyście nie się bali wskoczyć do tego pociągu, bo to zazwyczaj tak się kończy, to oni ciągną do góry, potem odpuszczają, to widzicie Państwo, takie, tak od połowy lutego było takie odpuszczenie i potem znowu najczęściej, naprawdę najczęściej, jak indeksy
w Europie spadają, kontrakty na S&P 500, tam Nasdaq spadają, wtedy wchodzi duży kapitał i zgarnia akcje tych przestraszonych i prowadzi do góry indeks. To jest bardzo często, dlatego też jeżeli chodzi o górę, to mówię, 2650 opór, 3000 wydaje mi się realne w tym roku. Korekta nie powiem jak mocno, dlatego że to zależy tylko od tychże właśnie inwestorów zagranicznych, które w dowolnym momencie, kiedy najbardziej będziemy przestraszeni, mogą wejść i pociągnąć wszystko do góry. Teoretycznie wsparcie jest na 2300, tak jak pan powiedział, ale to jest teoria. Kiedy rozmawialiśmy, to już ostatnie pytanie, jeszcze w końcówce roku z prognozami, to właśnie ten poziom 3000 pan też wtedy zakładał. Natomiast no, inwestorzy widząc, co działo się przed wyborami parlamentarnymi, kiedy WIG20 był w okolicy 1800 punktów, no to na przykład gdyby wtedy ktoś powiedział 3000, no to powiedzą, to jest nie do wiary w kilkanaście miesięcy wyciągnąć indeks o 70%. Teraz ten dystans jest nieduży, to jest 20% powiedzmy do tego pułapu. Natomiast ja przeprowadzałem takie badanie w grupie inwestorów, którą prowadzę, Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, i tam około 300 głosów mniej więcej było oddanych w ankiecie. Inwestorzy nie za bardzo chcą na tych poziomach kupować akcje banków. Teraz z KGHM też po mocnych wzrostach. Orlen, wiadomo jak to Orlen z tymi sporymi odpisami i cały czas tam akta są przeglądane, więc może jeszcze trochę trupów z szafy wypaść, też może nie być tą siłą wspierającą WIG20. No to w takim razie jak przekonać inwestorów, czy w ogóle inwestorów indywidualnych nie trzeba przekonywać, bo już zagranica zrobi wszystko? Otóż to. Święte słowa. To jak pan to mówił, myślałem, no i co z tego, że oni nie chcą kupować. Nie chcą kupować, nie chcą kupować, jak pociąg ruszy, to FOMO zadziała i będą gonili uciekający pociąg. Nie ma cudów. No, rządzi zagranica, a to, że inwestor zagraniczny, inwestor krajowy, indywidualny się boi, czy nieco boi, tym lepiej dla zagranicy. Jeżeli pociągną do góry, to może ci im sprzedadzą, I nie będzie podaży dużej. No i tyle. Także nie, ja myślę, że za tym wzrostem nie będzie stał polski inwestor detaliczny. W to kompletnie nie wierzę. No dobrze, panie Piotrze, bardzo dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. Jeszcze raz najlepsze życzenia urodzinowe, a was, drodzy widzowie, zachęcam do zostawiania kciuków w górę i subskrypcji kanału dla zasięgów. Pozdrawiam, do usłyszenia.